Witajcie na moim kanale. Wiecie o tym, że ja robię swetry między innymi, bardzo je lubię, bardzo dużo różnych włóczek mam i na Facebooku, na tym kanale, w takim sklepie, w którym kupuję, akurat między innymi kupiłam parę włóczek od Knit Anki, więc tam nas pani często prosi, żebyśmy pokazali, co robimy, żeby się inne panie inspirowały. Jakieś, tak, żebyśmy mogły sobie się zainspirować jakimiś różnymi rzeczami. Więc ja między innymi we wrześniu jakoś tak się zdarzyło, że zachorowałam, że nie mogłam słowa powiedzieć, więc korzystając z tego, że nie mogłam słowa powiedzieć, złapałam więcej zadruty, czyli miałam więcej czasu, bo poleżałam trochę w łóżku wygrzewając się. No i oczywiście sweterek, nie wiem, czy Wam pokazywałam, że w ogóle go zaczęłam robić, ale spadł mi z drutów sweterek. To jest taki sweterek, taka narzutka. O, nie wiem, czy ja tak dalej. Oczywiście on jest niewykończony, bo praktycznie nie zdążyłam go jeszcze ubrać i zablokować. Zobaczcie, jak się będzie układał. To jest taki, wiecie, sweterek z ażurami, rękawy 3/4, króciutka taka narzutka na jakąś sukienkę na jesień. Tak, sukienkę, tak do latania. O coś takiego. Ja postaram się to zablokować i być może wrzucić Wam jeszcze no, ładniejszy ten rysunek, tak? Tego sweterka, bo wiadomo, jak on tam jest prosto z drutów. No i wiadomo, zostając z tego, że miałam bardzo dużo czasu i nie mogłam mówić, czyli między innymi nie mogłam Wam tych filmów nagrywać, ja zaczęłam robić z takiej jeszcze jednej włóczki, który też kupiłam od Knit Anki, taki sweterek, zobaczcie. To będzie taka narzutka też, tylko taka w całości, to jest mniej więcej część rękawa i ona będzie się tak ciągnęła do końca, tak, no mi się zdaje, że to będzie fajnie wyglądało. Też pokażę Wam na dalszej etapie mojej pracy, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Wiecie, że u mnie to szybciutko, jak coś mi się nie spodoba, próbuję i robię coś innego, ale na razie mi się podoba, więc zobaczcie, tutaj taki przepiękny warkocz będzie i to będzie rękaw, oczywiście będzie otwór na głowę i dalej będzie taka nowoczesna narzutka na zimę, jesień na pewno się przyda. Także te rzeczy. I jeszcze, Wy oczywiście widzieliście już ten sweterek, bo ja ten sweterek już pokazywałam, tak go chyba na wiosnę skończyłam. Też od włóczek Knit Anki. To taki jest golfik fajny. Proszę, na razie Wam tak pokażę. Być może później będę próbowała zrobić takie jeszcze, wiecie, na sobie. I tak pomyślałam, że jeszcze rzucę, no i podzielę się z osobami, ze społecznością Knit Anki, jakie sweterki powstają z ich włóczek. Bardzo fajna, cieplutka, bilutka. Wspaniała jest ta włóczka, także bardzo, bardzo polecam. Tak wygląda ten pierwszy sweterek. On jest tak robiony ściegiem takim półangielskim. Zobaczcie, z tyłu jest taki węższy. Można go podwinąć. Ja sobie te rękawki tak zrobiłam tu dłuższe. Potem jest zwykłymi prawymi robione i tutaj też jest prawymi, potem ten półangielski i taki fantazyjny golfik, tak? Gdzie on, zobaczcie, jest samymi praktycznie prawymi i tutaj to wykończenie jest też tym ściekiem, co ten karczek, żeby tak troszeczkę było coś inaczej. I do tego swetra jest taki nierówny, tak? Tył jest trochę dłuższy, tył jest tego, można go w taki sposób, tak? Można go tak sobie nakładać, wiadomo, ręce w kieszeni. Można go sobie tak na nową modłę trochę zbluzować. Po prostu włożyć ten przód. Tak, włożyć ten przód, może to tak nie zupełnie, trochę do spodni. Taki ten sposób, jaki teraz są modny. No coś takiego. Bardzo fajny, cieplutki sweterek. Mi się wydaje, że troszeczkę mi za duży wyszedł, ale w tym momencie nie mam nic pod sobą. Pod tego mam gołe ciało, a wiadomo, w zimie, gdzie będzie chłodniej, trzeba coś tam nałożyć, także ja nie lubię takich strasznie opiętych. Lubię takie swetry luźniejsze. To będzie w porządku.
To jest jeden. Właśnie ten sweterek jest uprany i zablokowany. Tak wygląda. Także można sobie, tak sobie już podszywam, o, coś takiego zrobić, prawda, dla odmiany zawiązać. Można by było taką sobie ozdobną spinkę kupię i tak sobie go nosić. Tak? No tak klasycznie, prawda? I ewentualnie tutaj tą spinkę, o tak sobie, o. Także na różne sposoby. Taki sweterek w formie rozpin. Tak trochę żałuję, że może nie zrobiłam tutaj dalej, tak, żeby tak było bardziej, tak się tutaj lało. Być może ta włóczka tak nie będzie wyglądała, ale być może ona z czasem, prawda, jak będę chodziła, ona się tak ułoży jeszcze. No to tak to wygląda. I jeszcze Wam coś pokażę. Właśnie moja mama robiła porządki. Zadzwoniła do mnie i zobacz, czy ja znalazłam, czy będziesz tam chodziła, czy nie. No i właśnie mój sweterek znalazłam. Pewnie ci, co długo dziergają, pewnie rozpoznają ten sweterek. Także taki mały konkursik, ewentualnie pytanie, skąd ten sweterek, z czego ten sweterek jest zrobiony i w jakim czasie. Do usłyszenia, pa.